Kochani, pomidory są już posadzone. U nas w tym roku pięć sposobów uprawy pomidorów. I o tych właśnie sposobach chciałam dzisiaj Wam powiedzieć w filmie. Na pewno też już posadziliście swoje pomidory. Dzielcie się tymi informacjami, tymi pięknymi widokami i umieszczajcie zdjęcia na naszej grupie na Facebooku Ogrodnictwo Intuicyjne Uprawy. Tam też jest spory ruch. Pierwszy sposób uprawy pomidorów w tym roku u nas to jest, można by powiedzieć, klasyczny niemalże, bo to są pomidory w gruncie. Ale zobaczcie, jaki wspaniały przystanek pomidorowy, bo mi się to kojarzy z przystankiem, z wiatą przystankową, jaki półtunel wymyślił Krzyś. W zeszłym roku też mieliśmy takie zadaszenie foliowe nad grządką z pomidorami. Bardzo fajnie się to sprawdziło. Kontrola możliwa, jeżeli chodzi o wodę. Deszcze, jeżeli by miały jakieś okropne spaść, to wtedy pomidory są chronione. Ta folia daje takie lekkie zacienienie, ale i też tu jest o wiele cieplej, jak sadziłam te pomidory wczoraj, to o wiele cieplej jest właśnie pod tą folią, aniżeli tu. Czyli mamy ruch powietrza, mamy naturalne warunki dla pomidorów, kontakt z tym wszystkim i jednocześnie też taki półtunel. Bardzo mi się to podoba. I teraz są to dwie grządki. Ta grządka, tu jeszcze pomidory nie są zaściółkowane. Nie ma podpór, dlatego że one będą tutaj prowadzone na sznurkach. No i to wygląda na razie jak taka monokultura, ponieważ są tutaj tylko pomidory, ale za chwilę trafią tu również jeszcze dodatkowe rośliny. Akurat w tej grządce posadziłam jedną odmianę pomidorów. To są odmiany karłowe, konkretnie denar. I ja te pomidory, ponieważ one mają bardzo dużo miąższu, używam do przetworów, do sosów i do kremów. W tej grządce natomiast tutaj są pomidory wysokie. Nie wiem, jak się wymawia tę nazwę. Noir. Ciemne, piękne, takie niezbyt duże pomidorki, które idealnie nadają się do tego, żeby je suszyć. I w zeszłym roku robiłam mnóstwo suszonych pomidorów w oleju, natomiast w tym roku będę suszyć je po prostu na sucho, bez żadnych takich czy oleju, czy oliwy, tylko w przyprawach. Więc one tutaj też pięknie rosną, ładne, zdrowe sadzonki. Zobaczcie, że w zasadzie żadna nie potrzebuje na razie podpórki ani linki, ale będą rosły, to z czasem dostaną swoje własne zawieszenia. Pomidory posadziłam wczoraj i teraz niech one się tutaj zaaklimatyzują. Dobrze niech się osadzą w tej glebie i za kilka dni usunę te niepotrzebne łodyżki. Przynajmniej dwie, trzy, zwłaszcza takie, które mają kontakt z glebą. Te pomidory wszystkie są posadzone dosyć głęboko, więc tutaj jeszcze damy szansę na to, żeby ta łodyżka była wolna. To jest też ważne, ponieważ jak pomidor rośnie, nie ma takiego wielkiego zagęszczenia tych dużych łodyg z liśćmi. Jest dobra cyrkulacja powietrza, no i jeszcze można coś pod tym posadzić. To jest pierwszy sposób. Niemalże taki klasyczny, tradycyjny. Teraz idziemy dalej. Zapraszam do foliaka. I tutaj mamy kolejne pomidory też w gruncie. Obiecałam sobie, że nie będę uprawiać pomidorów pod folią, pod osłoną, ponieważ tu jest za gorąco i wysycha pyłek i trzeba jakoś obniżać tę temperaturę, ale tyle sadzonek miałam pomidorów dzięki też nasionom od Was, że po prostu nie mam już gdzie tego pomieścić.
I tu mamy normalnie, tak właśnie klasycznie w glebie, z góry, z dołu do góry rosnącego pomidora. To jest wolowy ukno. Tutaj mamy słodką, co to jest? Słodka czekolada, odmiana słodka czekolada. Tutaj jest odmiana Schwarzsara. I kolejno mamy pomidor malinowy i pomidor czarny z Krymu. Pomidory ciemne też uwielbiamy. To jest drugi sposób, też klasyczny. Trzeci sposób to jest właśnie taka uprawa piętrowa, czyli jak mielibyśmy na parterze te pomidory tutaj w gruncie, to te, można powiedzieć, zajmują pierwsze piętro. I tego typu uprawę pomidora już sprawdziliśmy w zeszłym roku i ten pomidor również dobrze sobie radzi. Tu już widać, że po 2-3 dniach od posadzenia ta łodyżka nie rośnie w dół, tak jak można byłoby się spodziewać, one wszystkie w zasadzie się już zawinęły, tylko będzie normalnie rosła do góry, normalnie. W związku z tym, żeby, to jest ważne w tego typu uprawie, że jeżeli tylko zaufamy sile pomidora, bez jakiegoś podwiązywania, to on utrzyma jakąś ilość owoców, ale będzie miał tych pomidorków mniej, aniżeli w przypadku, gdy po prostu zastosujemy podwiązywanie, czyli my będziemy podwiązywać tutaj do góry. Pomidory tutaj te w wiadereczkach już mają ściółkę. Dzięki tej ściółce zostały tylko posadzone, podlane przy przesadzaniu i na razie nie trzeba ich podlewać, ponieważ ściółka zatrzymuje wspaniale wilgoć. I teraz jakie tu mamy odmiany, bo też było takie pytanie na Facebooku. Tutaj mamy Rosalite, Polish Plum, czyli polska śliwka, Karłowy Denar. Tego pomidora, ponieważ go dobrze znam, wiem, że on bardzo mocno się krzewi, ma mnóstwo pomidorów, więc posadziłam go, żeby po prostu poznać, w jaki sposób on sobie poradzi w tego typu uprawie. I to w zasadzie nie jest nic specjalnego dla pomidora, bo przecież to, że my na przykład każemy pomidorowi rosnąć tak jak tutaj, z dołu do góry i przywiązywać go, no to też nie jest naturalne dla tego pomidora, podobnie jak to. Więc zobaczymy, jak sobie karłowy denar poradzi i lima. Teraz idziemy do ogródka przy domu. Jesteśmy w naszym ogródku przy domu, ogródku instalacyjnym i tutaj mamy pomidora posadzonego w donicy słomianej. To nie jest pomidor na słomie czy w słomie uprawiany, dlatego że mniej więcej tyle jest tutaj wydrążone i wypełnione glebą z obornikiem, właśnie z fusami kawy, z skorupkami jaj. Ta mieszanka, którą normalnie stosujemy też do donic. I tu już mamy pomidora posadzonego z bazylią, tą armeńską i tutaj tą zwykłą. Pomidor był sadzony wczoraj, dlatego też czekam kilka dni, aż on tutaj się dobrze zaaklimatyzuje, usadowi i wtedy te dolne listki będę, te łodyżki będę mu obcinać. Tu się już zresztą też pojawiają wilki, więc za dzień, dwa będę już te wilki też usuwać. No i oczywiście jest to zaściółkowane. Trwają teraz właśnie u nas intensywne prace nad tym, żeby dosadzać rośliny towarzyszące głównej uprawie pomidorów i ściółkowanie. Teraz donice. Donic z pomidorami też mamy blisko 20. W zasadzie w każdej donicy posadzona jest inna odmiana pomidora. Dzisiaj będą ściółkowane, na razie mają tylko podpórki. Akurat to tutaj jest konieczne, bo tutaj są bardzo silne wiatry.
i musimy nasze pomidory chronić, ale one są dobrze zahartowane, bo tutaj spędzały dużo czasu, zanim trafiły do donic. O tym, w jaki sposób uprawiać pomidory w donicach, to w ciągu najbliższych dni też przygotujemy takie nagranie, bo tu głównie chodzi o nawożenie, o to, żeby dostarczać tym pomidorom w donicach dużo składników odżywczych, które potrzebują, bo to jest w zasadzie największe wyzwanie, żeby nie wystąpiły żadne niedobory, żeby pomidory były silnymi roślinami i dały nam mnóstwo wspaniałych pomidorków. Zobacz, 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 jak wchodzi, jak on się nazywa. Żuczek. Żuczek, właśnie, się akurat zakopuje. Zakopuje się w donicy, ale chyba nie pozwolimy na to. Czemu? Nie wiem. Może niech on sobie idzie gdzie indziej, albo niech będzie. Dobrze. I teraz jeszcze ostatni rzut oka na donicę. Donica też jest zaściółkowana. Tu akurat jest posadzony pomidor megagroniasty żółty. Wszystkie te pomidory tutaj w donicach są właśnie z nasion, które dostałam od Was, którymi wymieniliśmy się na wymianie nasion. I podobnie w donicy, tutaj już jest zaściółkowane. Za chwileczkę posadzę rośliny towarzyszące po aksamitce, po bazylii. No i trzeba będzie pilnować, podlewać, dokarmiać i czekać na pomidorki, ale one szybko się pojawią, bo przecież czas tak szybko biegnie.